Hej, cześć maniacy żużla. Dzisiaj kolejna podróż w czasie i przestrzeni, czyli gdzie jesteśmy? Wszędzie ruch, ruchliwe, tramwaj, samochody, zabudowania, drzewa, tak, coś się dzieje. Jedno miasto, drugie miasto, zewsząd, północ, południe, czyli możemy być tylko w jednym miejscu. Na Śląsku, bardzo żwawe miejsce, ruchliwe, przedsiębiorcze i tak też właśnie się tutaj również działo na tle sportowym, wiele sekcji, w tym i żużlowych. Jesteśmy przed stadionem żużlowym, byłem stadionem żużlowym, obecnie piłkarskim, w słynnej skałce w Świętochłowicach, jeden z najpiękniejszych obiektów lat 70. wybudowany w drugiej połowie lat 70. I tak sobie myślę, jak tutaj stoję, że jak na to patrzę, wszystko dookoła, jest to serce, typowe miejsce, typowa struktura zabudowań dla tego regionu, czyli śląskiego. Tak jak tutaj mówiłem, o właśnie idzie tramwaj, połączenie ręki ludzkiej z przyrodą, drzewa, mocno ruchliwe miejsce, gdzieś Chorzów, tam gdzieś Bytom, Ruda Śląska. Jesteśmy przed obiektem żużlowym w Świętochłowicach, jednym z wielu na Śląsku, bo i było w Katowicach, i w Rudzie Śląskiej, tutaj niedaleko, ostatnie zawody w 1989 roku. I to jest kolejny obiekt, na którym już sportowe maszyny nie warczą. Pierwszym obiektem w Świętochłowicach był słynny Hasiok koło Huty Florian, która utrzymywała tę sekcję. Później w latach 70. wiadomo, polska wielka budowa z kamienia, z dużej płyty. I tak ten obiekt też wygląda, typowe lata 70. Został zbudowany ośrodek sportowo-rekreacyjny Skałka. Jestem wielce podekscytowany przed wejściem na ten obiekt i wnurzenia się w tamten czas, czasy Jana Muchy, Pawła Waloszka. Zapraszamy!